No, a dzisiaj z tej strony spełnia lata. Lipiec, który dobiega końca. Piękny, rześki poranek. O, wiaterek, który będzie mnie tutaj przekrzykiwał. 16 stopni. Ha, 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 kogo by to przestraszyło? Po tym nagrzaniu okazuje się, że nikomu nie straszna taka temperatura. Wszystko rozgrzane i ludzie też. Ach, pięknie jest. No i o czym ta nudna kobieta dzisiaj będzie? No, wyruszyłam na moją polankę. Tutaj akurat mniej zalesiono. Tu się okazuje, że ja po prostu ten wiaterek mnie zniechęci. No nie, skoro już tu przyszłam, to będzie przepraszam bardzo. To będzie filmik o polance. Właśnie chciałam wejść pod rower. Nie zauważyłam, pani tak cichutko podjechała. Oj, jak się przestraszyłam i speszyłam. A młoda, sympatyczna dziewczyna. No ciekawe, dlaczego mnie nie zapytała, jaki pani filmik nagrywa i gdzie go mogę zobaczyć. No, ja bym ją tu zaraz poinformowała, gdzie, co i jak. Ach, uwielbiam te roślinki o tej porze roku. Uwielbiam te roślinki. Takie nie. Takie nie. Nie kwiaciarniane. Z których jednak można zrobić cudny bukiet. O czym ja to będę rozważać? Radość nieczekania. No coś takiego. Zaraz, chwileczkę. Przecież kiedy czekamy na coś, to jest to radość niewątpliwa. Czekamy na spotkanie, czekamy na rozmowę, czekamy na coś, co się wydarzy, czekamy na coś, co zaplanowaliśmy, więc może z tym się wiązać tylko radość. No i dobrze, dobrze. Ale dzisiejszy tytuł mojego filmu dotyczy tego momentu, kiedy czekanie nas zmęczyło. Nagle w którymś momencie czujemy, że potrafimy się uwolnić od tego czekania. Pozamykać komunikatory. I nagle okazuje się, że naprawdę nas to czekanie zmęczyło. I że czujemy radość z nieczekania. Radość nieczekania. O, co za ulga. Pod warunkiem, że prawdziwie się to poczuje. Bo jeśli tylko człowiek sam przed sobą udaje, no to do kitu. Ale jeśli to do niego przyjdzie, tak zwyczajnie i po prostu, nagle się okazuje, że to czekanie było męczące. Że to czekanie po prostu w jakiś sposób zakłócało radość dnia codziennego. No i co teraz? Tralala. Radość nieczekania. Po prostu. Radość nieczekania. A jeśli się czeka, czeka, doczekać się nie można, to się można zmęczyć. Potem przychodzi ten moment, ale wcale się nie wiążesz z jakimś smutkiem albo ze zniechęceniem. Ależ to piękny ten zakątek. Muszę tutaj zostać i pokrążyć, żeby naprodukować cudnych zdjęć. Ach, co to za roślinka. No i ten. No i ten. Kanałek z buźką.
który tyle razy fotografowałam, a dzisiaj go nawet nagram na filmiku. Komuś się chciało namalować buźkę uśmiechniętą na tej klapie od kanału. No i właśnie ta radość nieczekania nie wiąże się ze smutkiem, ze zniechęceniem, albo z tym, że kogoś skreślamy, albo. Ale nagle sobie uświadamiamy, że to czekanie nas zmęczyło. Odbierało nam taką zwykłą, codzienną radość. Mimo wszystko zakłócało jakiś spokój. I nagle przychodzi ta wielka łaska w postaci nieczekania. Niech się dzieje, co chce. Ale radość nieczekania jest taka prawdziwa, taka zwyczajna, taka uświadomiona, taka niewymuszona. I można tę energię spożytkować na coś innego. Na przykład zrobić gimnastykę. No, babciu Aniu, ty to z tą gimnastyką to musisz uważać. Żeby się zabrać do niej, to musisz najpierw pomyśleć swoją śliczną, małą główką, jak się do tego zabrać. No. Bo ty się już raz zabrałaś do tej gimnastyki. I co? Do tej pory jesteś bez gimnastyki. No tak sobie kuku zrobić, to już naprawdę trzeba być babcią. Nierozsądną. Ale to taka mała dygresja. A kto słucha bardzo uważnie moich filmików, to wie, o czym ja mówię. Pewnie. Nie miałby kto co do roboty, tylko zapamiętywać takie pierdołki. Radość nieczekania. Uświadomienie sobie, że można się poczuć wolnym w takim momencie. Po prostu wolnym. Wolnym od czekania. A ja sama to dzisiaj wymyśliłam. Aha. Chciałabym się rozwinąć w tym temacie, ale chyba mi pozostanie teraz tylko rozważać o przyrodzie i kwiatuszkach. A wczoraj udało mi się zrobić takie bajeczne zdjęcie. Takie cudne zdjęcie tego cienia, który tam jest w tym pasie drzew. I rozświetlone rośliny na polance. Ach, cudne zdjęcie, które od razu wykorzystałam do wiersza Anny Brejnakowskiej pod tytułem Światło. Pięknie. I pięknie jest. No, dziewczyna, która prawie mnie przejechała, właśnie się zatrzymała teraz i patrzy, co ta babcia wyprawia. O czym ona może rozprawiać na tej polanie. Pojechała. A wracając do tematu, radość nieczekania. A, już mi się gęba cieszy od samego rańca. Nie od samego rańca. Od wczorajszej wieczorowej pory. Nie wiedziałam tylko, że ta radość przekształci się w dzisiejszy filmik. Pozostaje mi tylko życzyć każdemu, kto zmęczy się czekaniem na coś, co nie nadchodzi, albo nigdy nie nadejdzie, albo opakowane to jest w jakieś złudzenia i on związany z oczekiwaniem.
Wtedy cudownie jest po prostu móc się od tego uwolnić. A łatwe to nie jest, jeśli tylko udajemy przed sobą. Bo jeśli prawdziwie doznamy tej łaski, poczujemy, że właśnie uwolniliśmy się od tego czekania. To powtórzę jeszcze raz. To jest to cudowne uczucie. Wspaniałe. Odzyskanej wolności. Radość nieczekania. Wspaniałe uczucie. No to co teraz, Anka? Zacznij cykać te zdjęcia, skoro się już tak nacieszyłaś tą radością nieczekania. Co za piękny poranek. Cudowny poranek lipcowy. Pełnia lata. Rześkie powietrze. Wspaniałe słońce. Wspaniały błękit. Radosne ptaki na niebie. Ja. Dobrego, spokojnego, radosnego dnia. I kiedy kogoś zmęczy czekanie, to dobrze, żeby wiedział, że można doznać łaski w postaci radości nieczekania.